Jestem dzisiaj w Mińsku Mazowieckim. Nieduża firma produkująca żaluzje okienne, rolety okienne i tego typu sprzęt. I tak jak w czasie poprzednich wizyt będę rozmawiał o tym, co jest dla nich realnym problemem. To są i ten bałagan podatkowy stworzony przez ostatnie decyzje, ale oczywiście przede wszystkim drożyzna, ceny energii. Moje szanowanie. Dzień dobry. Miło mi. Bardzo miło, panie Tomaszu. Tamten rok, gdzie się już mówię, zaczęły problemy surowcowe, które są coraz gorsze i coraz mocniejsze w tym roku. Mówię, tu jeszcze dodatkowo podatki. My się staramy utrzymać sami z siebie na powierzchni i pływać w momencie z tymi naszymi problemami związanymi z firmą. A tu są po prostu kolejne dokładane. To szczególnie ten nowy podatek. Znaczy ten... Tak, ten ZUS zdrowotny, który nie wynika z niczego. Najgorsze jest to, że my nie jesteśmy w stanie planować, jeżeli nie mamy tych składnych, żeby wiedzieć, co jak dalej robić. To, co planowaliśmy uruchomić jako produkcję w tym roku, nowe produkty, one są odłożone na kompletnie nie wiadomo kiedy. Trzech ludzi zwolniliśmy, ponieważ mieliśmy puste półki, jeżeli chodzi o regały i nie było, no po czy sobie patrzyliśmy. No tak. I nie było czym handlować, a nie dostaliśmy niestety żadnej tarczy, ponieważ naszego PKD nie było ujętego w tym, więc niezależnie jak wszystko wygląda, nie byliśmy klasyfikacją objęci. To te liczby mówią same za siebie. To jest 19 tysięcy złotych za transport kontenera z półproduktami, które są potrzebne do tej produkcji i kolega zapłacił 19 tysięcy złotych. I w tym roku za transport tego samego kontenera z tymi samymi półproduktami, też kolejowy, 64 tysiące 700. 19 tysięcy, 64 tysiące. To dalej nie jest koniec. I to jest tylko jedna z wielu informacji, które tutaj po prostu powalają. A to są jeszcze te dane, te dotyczące podwyżek półproduktów, bo rzeczywiście niektóre szokujące. Wracamy do Warszawy i po drodze zawitamy do baru Kercelak i jego właściciel będzie chciał nam opowiedzieć, co znaczy sytuacja właśnie małego, ale prężnie działającego do niedawna baru. I jakie konsekwencje ich już dotykają w tej chwili. Indywidualny super, ale przedsiębiorcy znowu mają gdzieś w tym kierunku pod górę, tak? W przeliczeniu na cyfry, no to z 3 tysięcy na 12 tysięcy koszty gazu. No to jest kłopot. To jest kłopot, tak. Ja się obawiam, że zaczniemy jako przedsiębiorcy, tak może uciekać w szarą strefę. Czy tego typu miejsca mają przyszłość? Czy przetrwają te dramatycznie trudne dla nich miesiące?